Telewizja w Polsce, w Centrum Wydarzeń. Dorota Łosiewicz, Marcin Wikło, witamy Państwa bardzo serdecznie i od razu przypominamy wypowiedź prezydenta Francji, Emmanuela Macrona, który podczas szczytu w Paryżu sugerował, że możliwe jest wysłanie wojsk europejskich na Ukrainę. A to wcześniej chyba premier Słowacji coś takiego premier Słowacji właśnie twierdził, że raczej Słowacja się na to nie zdecyduje. Kolejni przedstawiciele, uczestnicy tego szczytu mówią o tym, że się raczej nie zdecydują. Ale dyskusja dzisiaj taka była w ogóle. Dyskusja była. To jest propozycja prezydenta Macrona i dzisiaj w tej sprawie wypowiedział się polski szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie ma takich planów. Polska nie wyśle swoich wojsk na Ukrainę. Mówiliśmy o tym bardzo jasno. Też i pan prezydent, i premier, i ja to potwierdzam. Nie ma takich planów, żeby polskie wojsko było wysyłane na Ukrainę. Niezależnie od tego, co by się wydarzyło na Ukrainie? Mówię bardzo jasno i wyraźnie. Tutaj nie ma żadnych niedomówień. Nie wysyłamy i nie planujemy wysyłać wojska na Ukrainę. Nie wysyłamy, nie planujemy, coś obiecujemy. No chciałbym, żeby tak rzeczywiście było, ale z tymi obietnicami rządu 13 grudnia to bywa różnie. Spójrzmy na portal money.pl, bo tam jest bardzo ciekawy artykuł właśnie o niedotrzymanych obietnicach. Pewnie jest ich dużo. Rząd wycofał się z obietnicy danej przedsiębiorcom. Premier Donald Tusk podczas kampanii obiecał obniżenie składki zdrowotnej dla przedsiębiorców i osób samozatrudnionych. Teraz okazuje się, że takich zmian nie będzie. Powodem ma być, uwaga, brak pieniędzy w budżecie. Biznes apeluje, zmiany są potrzebne i to niepowierzchowne. A więc drodzy przedsiębiorcy, drodzy ci, którzy się samozatrudniacie, miały być ulgi, no ale miały być, czyli jak miały coś... być, ale to nie jest jedyna obietnica, z której tej rząd się wycofał. Przypomnijmy, że z internetu znikają filmiki z obietnicami z czasu kampanii wyborczej. Zniknął na przykład film z kwotą wolną, z tą zapowiedzią kwoty wolnej. Znaczy on zniknął z oficjalnych kanałów Platformy Obywatelskiej. Natomiast internauci przypominają, pani Gajewska skasowała także ten filmik o rządzie, rozbuchanym rządzie Prawa i Sprawiedliwości, no bo ten rząd obecny jest rozbuchany wielokrotnie bardziej. Nie wiem, ja się zatrzymam na 134 ministrach i wiceministrach. A to się zmienia każdego dnia. Mówmy, szanowni państwo, o sprawach poważnych. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyła się piękna uroczystość i doceniono osoby, które naprawdę warte są docenienia. Prezydent Andrzej Duda odznaczył osoby zaangażowane w skonstruowanie tego wielkiego i ważnego raportu o stratach wojennych. Wręczono złote i srebrne krzyże zasługi, a pan prezydent słusznie podkreślał, że ta praca wymagała odwagi. Dziękuję także i za, co tu wiele mówić, odwagę. Ja coś wiem, proszę państwa, na ten temat. Kiedyś, kiedy przed wielu laty miałem zaszczyt służyć Rzeczypospolitej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zajmowałem się między innymi sprawami ochrony polskiej własności przed roszczeniami niemieckimi. Wiem, co to znaczy znaleźć wśród polskich naukowców w polskim świecie nauki komuś, kto odważy się podnosić jakiekolwiek roszczenia albo sprzeciwy wobec Niemiec. Wobec niemieckiej machiny finansowo, naukowo, polityczno-propagandowej. Nie jest to łatwe. Nie oszukujmy się, wielu naszych naukowców jest dzisiaj na garnuszku instytucji niemieckich, pobierając różnego rodzaju profity i skrzętnie unikając czegokolwiek, co mogłoby pobieranie tych profitów zaburzyć. A my teraz w telewizji w Polsce łączymy się z wiceministrem, z byłym wiceministrem spraw zagranicznych, posłem Prawa i Sprawiedliwości Arkadiuszem Mularczykiem. Dzień dobry, panie pośle. Witamy serdecznie, panie pośle. Bardzo serdecznie z podróży. Tak, widzimy. Panie pośle, czy rzeczywiście pan widział wokół siebie w tym zespole piszącym ten raport, zbierającym te ważne materiały pewną odwagę? No bo z jednej strony niby wola polityczna rządu Zjednoczonej Prawicy oczywiście była, żeby taki dokument powstał, no ale wiadomo, że musieliście mieć takie poczucie, że naruszacie jakieś większe interesy. Tak, absolutnie tak było, że od samego początku wiele osób miało dużo wątpliwości przy podjęciu współpracy. Nawet historycy, którzy mieli opisywać tylko i wyłącznie aspekty historyczne II wojny światowej, obawiali się, że no, będą wmontowani w jakiś projekt polityczny, bo tak też to było przedstawiane. I pamiętam właśnie, że szereg osób, kilka osób się po prostu wycofało z projektu, kilka osób się wymówiło. A no również w trakcie prac nad raportem pojawiały się różnego rodzaju chochliki, które nie powinny się pojawić w związku z tym tematem. powiedziałbym, często takie relatywizowanie, obciążanie też Polaków o kwestie związane z Holokaustem czy inne aspekty. Tak więc musieliśmy być czujni na każdym etapie, bo nawet było tak, że ci, którzy podejmowali się współpracy z nami, próbowali ten projekt w różny sposób torpedować. Także tutaj zarówno moja praca, aktywność, zaangażowanie, ale też profesora Wnęka i innych osób, czujność doprowadziła do tego, że udało się naprawdę przygotować, opublikować dzieło, co do którego jakby nikt nie ma zarzutów, ale zapewniam Państwa, to było 5 lat naprawdę ciężkiej, wytężonej pracy, setek spotkań, analiz, kontranaliz, więc to wszystko naprawdę było okupione wielką, ciężką pracą. Też proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj nikt, kto ten raport dokładnie przeczyta, nie podważa jakby wyliczeń, ustaleń, nawet kwoty, bo jak ktoś zobaczy, jaką metodologię przyjęliśmy przy szacowaniu utraconego życia ludzkiego, czy miesiąca pracy przymusowej, czy roku pracy przymusowej, to ma świadomość, że mogliśmy te kwoty wielokrotnie podwyższyć. Mimo że ta kwota 6 bilionów 220 miliardów złotych wyliczona na 2022 rok jest kwotą dużą, jakby się wydawało, to przy zrozumieniu metodologii analizy, którą przyjęliśmy, absolutnie można tę kwotę pomnożyć razy 2, razy 3. I tutaj nam się na chwilkę połączenie zerwało. Nam się połączenie, natomiast, szanowni państwo, pan poseł Mularczyk słusznie chyba mówi o tym dokumencie dzieło, bo to po pierwsze, że to są 3 naprawdę solidne tomy, ale też mówmy o tym w wymiarze pewnej naprawdę gigantycznej pracy, która została włożona, ta metodologia, o której pan minister Mularczyk mówił, czyli obliczanie nie tylko zniszczonych miast, zbombardowanych miast, zniszczonych budynków, ale także życia ludzkiego. I w zasadzie ten dokument nie jest podważany dlatego, że on jest zrobiony dosyć zachowawczo, oszczędnie można powiedzieć, że te kwoty powinny być chyba dużo większe. Tymczasem nasz rząd, koalicja 13 grudnia małymi krokami, a może nawet dużymi krokami z tych reparacji próbuje się wycofywać. Posłuchajmy prezydenta Andrzeja Dudy, który mówił w Pałacu Prezydenckim o tym, że to jest po prostu wstyd, to wycofywanie się z reparacji. To wstyd, że premier dzisiaj wybrany w demokratycznych wyborach pozwala sobie na takie stwierdzenie. Bo sprawa nie została załatwiona i sprawa nie jest zamknięta. I sprawa również od strony finansowej jest co najmniej sporna z Niemcami. Panie pośle, już mamy ponowne połączenie z posłem Arkadiuszem Mularczykiem. Pan prezydent Duda mówi o tym, że to wstyd, ta próba wycofania się z domagania się zadośćuczynienia od Niemiec, że to wstyd. Jak pan ocenia te słowa? Absolutnie, bo te sformułowania, które użył pan premier Tusk w Berlinie, że sprawa jest od strony formalnej zamknięta, po prostu są nieuzasadnione, po prostu nie ma żadnej umowy bilateralnej, nie ma żadnego rzekomego zrzeczenia się reparacji, więc po prostu Tusk używa jakichś pewnych kalek takich medialnych, propagandowych. Nie ma absolutnie żadnego dowodu na zamknięcie sprawy, wręcz przeciwnie. Przecież jest uchwała Sejmu podjęta rok temu, w której polski Sejm wzywa rząd Niemiec do przyjęcia odpowiedzialności finansowej, moralnej, prawnej, ekonomicznej za skutki II wojny światowej. Także Tusk po prostu zachowuje się jak jakiś, powiedziałem, pomocnik kanclerza Niemiec, junior partner, który po prostu w interesie Niemiec próbuje utrudnić kwestię dochodzenia czy uregulowania tej sprawy z Niemcami. Panie ministrze, a wcześniej w Berlinie też minister spraw zagranicznych, czyli Radosław Sikorski, mówił o pewnym konstruktywnym, że oczekuje na konstruktywne podejście, tak to chyba dosłownie brzmiało, Niemiec do wynagrodzenia nam tych krzywd wojennych. W różnych środowiskach ta wypowiedź jest różnie oceniana. Jedni chwalą i mówią, że to jest w ogóle jakieś zadzierzgnięcie dyskusji z Niemcami, a trochę zejście im z gardła, żeby ich nie przymuszać do tego, żeby jednak płacić i tylko płacić, a z drugiej strony można to traktować jako podanie takiego koła ratunkowego, czyli tak naprawdę dajcie nam co chcecie. Jak pan ocenia podjęcie takiej gry z Niemcami? No tak to ja też tak to oceniam, że w zasadzie tutaj Sikorski mówi: słuchajcie, dajcie nam cokolwiek, będziemy zadowoleni, temat zamkniemy i wiemy, że takie rozmowy się w Niemczech toczą w kuluarach. Tam też są różne trendy, prądy i koncepcje. Są twardogłowi, którzy nie chcą w ogóle rozmawiać i są, że tak powiem, miękkogłowi, którzy chcą rozmawiać i tam jakieś gesty wobec Polski wykonać. I tam właśnie się mówi o różnych wspólnych projektach, czy to gospodarczych, czy militarnych, czy edukacji, pamięci. Takie projekty również nam były w sposób bardzo ogólny przedstawione i myślę, że właśnie to w tym kierunku może pójść, że Niemcy coś zaproponują, jakieś wspólne inicjatywy. No zaproponowali na przykład dom polsko-niemiecki. Tak, tak. No najgorsze w tym wszystkim będzie to, że tak naprawdę to oni przejmą inicjatywę. Oni tam oczywiście obstalują swoich naukowców, dyplomatów, a na koniec zawieszą tabliczkę, że projekt zrealizowany z funduszy niemieckich jako wyraz przyjaźni polsko-niemieckiej. No i taki chyba jest cel, żeby właśnie za jakiś promil kwoty liczonej w raporcie coś wybudować, jakiś projekt, jakiś dom, pomnik pamięci, pałac Saski, powiesić tabliczkę i sprawę zamknąć. No taki jest cel Niemców i dlatego też ta koncepcja, którą jakby rzucił luźno Sikorski na konferencji prasowej, jakby ona, myślę, będzie złapana przez Niemców, bo Niemcy mają świadomość, że sprawa jest na stole, jest poważna, a rząd Tuska nie będzie rządził wiecznie w Polsce i mają świadomość, że prędzej czy później sprawa może znowu na poważnie wrócić do relacji polsko-niemieckich, jak było to z naszych rządów. Panie ministrze, pan wspominał o tej uchwale z kwietnia 2023 roku. Co ciekawe, za tą uchwałą głosowali także politycy Koalicji Obywatelskiej. No a tutaj jednak taka zmiana frontu. Dlaczego? No, czysto koniunkturalne podejście. Otóż przed wyborami oczywiście Platforma, koalicja nie chciała tutaj iść kontra oczekiwaniom społecznym, bo przecież ponad 60% Polaków popiera nasze roszczenia, więc myślę, że to było związane właśnie z faktem koniunkturalnego podejścia do wyborów, a już po wyborach, mówiąc zupełnie coś innego, no widać przecież, że Niemcy poprzez różnego rodzaju system fundacji, think tanków, wpływów, presji, nacisku, Brukselę, fundusze pomogły Platformie te wybory wygrać. I myślę, że dzisiaj po prostu Tusk robi wszystko, żeby się odwdzięczyć Niemcom. Też liczy jakieś na dalsze profity, może karierę w Unii Europejskiej czy gdzieś indziej, jeżeli te wszystkie trudne sprawy ściągnie z agendy polsko-niemieckiej. I on to właśnie robi, ale kosztem interesu Polski, kosztem interesu pozycji międzynarodowej Polski, bo ta sprawa, jak już wielokrotnie mówiłem, była absolutnie niewygodna dla wizerunku międzynarodowego Niemiec, ale również łamała pewną świadomość społeczną w Niemczech, bo Niemcy żyją w świętym przekonaniu, że oni po prostu są czyści, że się rozliczyli i oni są dzisiaj moralnym mocarstwem, jeśli chodzi o kwestie właśnie sprawiedliwości, uczciwości. No tak, a w szkołach niemieckich o tym się nie mówi, więc kolejne pokolenia też będą miały takie poczucie, że wszystko jest załatwione. Panie ministrze, a tak podsumowując jeszcze tą wczorajszą uroczystość w Pałacu Prezydenckim, ma pan takie wrażenie, takie poczucie, może nawet satysfakcję, że stworzyliście wraz z pana zespołem, z zespołem pana profesora Konrada Wnęka dokument, który jest takim punktem wyjściowym do tej dyskusji, że tych rzeczy już rzeczywiście nie da się zamieść pod dywan. Tak jak kiedyś Lech Kaczyński podsumował straty Warszawy, tak wy zrobiliście to w skali polskiej i to już jest temat, który na pewno nigdy nie zniknie, choćby rządy się od niego odwracały. Tak, no taki właśnie był cel. Mam poczucie właśnie takiej pewnej klamry naszej działalności, jeśli chodzi o raport. Raport był bardzo szeroko kolportowany w całym świecie. On trafił do setek bibliotek, czytelni, uniwersytetów, więc o ile raport o stratach wojennych Warszawy, wiem, że wydany był w 2000 egzemplarzy, to tutaj myśmy wydali naprawdę kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy i on trafił do bardzo wielu miejsc i w Polsce i na świecie. Jestem absolutnie przekonany, że to przyniesie jakby efekt. Może nie za pół roku, za rok, ale za jakiś czas ten temat po prostu wróci z zdwojoną siłą. Myślę też, że w przyszłości Parlament Europejski może być miejscem takim, gdzie ten temat bardzo może być mocno podnoszony właśnie tutaj w relacjach europejskich, jako przykład braku praworządności międzynarodowej, europejskiej, przez niemieckiej. Także sądzę, że jest to takie ziarno, które zostało zasiane i ono jakby jest. Na dzień dzisiejszy mamy, powiedziałem, pewną pauzę w tym temacie, ale po tym ta pauza ustanie, do tematu absolutnie wierzę, że wrócimy. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, że wiele krajów afrykańskich, co mówiliśmy wielokrotnie, czy Namibia, czy Rwanda, czy Kongo, kraje, które były również okupowane kolonialnych przez Niemcy, czy inne kraje kolonialne, Dziś domagają się odszkodowania i są podejmowane rozmowy z tymi krajami. Musimy postawić kropkę. Dziękujemy serdecznie, panie ministrze. Arkadiusz Mularczyk. Dziękujemy za ten raport, dziękujemy za to spotkanie dziś w porannym programie telewizji w Polsce. Szerokiej drogi i proszę bezpiecznie dotrzeć do celu. A my, szanowni państwo, za chwileczkę wracamy, bo kolejne informacje czekają. Jesteśmy za chwilę.